Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Shadow z tej strony. A dzisiaj mamy trochę blisterów, pojedynczych blisterów. Trochę tak inaczej, luźniej, ale liczę, że tych włącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, a nawet siedmiu boosterach, to już prawie jest ETB, jak pamiętajcie, to już prawie ETB, uda nam się trafić przede wszystkim Charizarda, bo to są głównie Obsidian Flames, ale mamy też tutaj dwa paradoksy, więc nadal szukamy Roaring Moona. Ja chciałem przypomnieć, że sponsorem tego filmu, jak i całego kanału, jest sklep internetowy boosterpoint.pl, a z kodem SHADOW5 macie 5% zniżki na wszystkie produkty w asortymencie, poza tym już przecenionymi. Zapraszam serdecznie do Booster Pointa, a my bierzmy się za opening. Dobra, weźmiemy się za tego nieszczęsnego Paradox Rifta i zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj wrócić z tym i znaleźć coś ciekawego. Przyznam, że bardzo ładna promka tego Sinsi przemawia do mnie. Znaczy, lubię to holo takie gwieździste. Zawsze no i coin Pikachu, można powiedzieć, nic ciekawego. No chyba, że ktoś lubi coiny. Ja czuję już pewien ich przesyt. Za to w drugim blisterku mamy do czynienia z coinem z Pikachu, wróć, ze Sprigatito. Mamy tutaj, o, już w sumie to linię ewolucyjną, ale nie całą. Nie, jednak całą. W postaci King Gambita, Bisharpa i Poniarda, z czego to nie jest promka. To są regularne karty serii, że to są miejsce, że są jakoś bardziej podatne na gięcie, że tak to określę. No i oczywiście dwa boosterki z... A nie, wróć, jeden to jest Obsidian. Dobra, to mam tylko jeden boosterek z Paradox Rifta. Czyli co? Last Pack Magic? Only One Magic? Nie wiem. Paradox Rift Magic. Wyciągamy Roaring Moona, bo to ma tylko dla mnie w tym momencie chyba sens tak naprawdę już, żeby wyciągać. Tulip, Veluza, Iron Mo w rewersie, to akurat ładne, ładne są rewersy. Uwaga, zamykam oczy. I co, coś jest? Jaki Absol. No chyba, że na ostatni... Tak jest, to jest karta, której bardzo, ale to bardzo chciałem. Rika Full Art. Nie jest to prawda altart, ale stwierdzam, że no ten fularcik jest bardzo, ale bardzo ładniutki. O tak, to jest coś, czego chciałem. O tak, dawno się tak nie cieszyłem. Erika fularcik, o tak. A czy wy macie jakąś kartę, którą chcieliście wydropić w tym secie albo w poprzednich? Bo przechodzimy teraz do Obsidian Flamesa, więc kto wie, cóż nam się tutaj ciekawego, ale się dziwnie otworzyło, trafi. No zobaczymy. Obsidian Flames, a więc co? Charizard EX. Charizard EX, który dropnął mi na ten moment tylko jeden. No jeszcze jeden japoński od Dominika, ale japońskimi kartami w Polszy nie pogram. Tserina jest pierwszym reversem, Hitmore jest drugim i mamy Vespi Queen w okularcie. Tą kartę chyba już posiadam, jeżeli dobrze się nie mylę. Full artowe te Restalize Pokémony są ładne. W sensie przemawia do mnie nawet to białe tło. Może dlatego, że nie jest takie puste, jak na przykład przy Shiny Pokémonach, bo przy Shiny Pokémonach jakoś do mnie do końca to nie przemawia. No to co? Dwa blistery, dwa dropy. To co? Bierzemy się za trzeci blister. To jest trójpaczek tym razem. Także, no. Ajajaj, oporne dziecko. I co ja z tobą zrobię? Nie mam innego wyjścia. Nożyk w ruch. Zobaczymy, czy wystarczająco to przeciąłem. Powiedzmy. Bo to nie jest do końca efekt, który chciałem osiągnąć, a mi kurde karta wyskoczyła, znaczy booster wyskoczył, więc Obsidian Flames raz, Obsidian Flames dwa, tu jest promka z Handstone'em i Obsidian Flames trzy.
To co, Charizard na szczęście. Charizard na szczęście leci jako ostatni i z Charizarda wyciągamy oczywiście Charizarda, najlepiej w Old Arcie, bo wiadomo, przecież chodzi o pieniądze, a nie ogrywalne karty. Kto by tam patrzył na to, czy karta jest jakby tania. Nie, żartuję, jakby, o, Vengeful Punch, całkiem spoko, Drill Bear i zobaczmy, czy mamy pasę kontynuowaną. Nie, jest to tylko Toxtricity Holo. No ale, nie zaprzestajemy. Mamy jeszcze kilka boosterków, także, no. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy Obsidian Flames, co prawda już ten set kapkę czasu temu wyszedł, czy wam podropił. Czy wam Obsidian Flames podropił? Bo u mnie tak średnio. Nie mówię, że dzisiaj, tylko ogólnie, bo tutaj mamy tylko Entea Holo. Czy jednak tym razem trójpak na stracenie? Bo różnie to bywa. Znaczy, miałem w życiu trójpaka, który był taki, że no co, wyciągnąłem Gardę EX w Full Arcie, ale to kupiłem w lokalnym sklepie. Na pocieszenie, bo mi turniej nie poszedł. A są jakby takie trójpaki, które nie drobią wcale, ale mam nadzieję, że w ostatnim boosterku chociaż coś będzie. Fungus to już jest dobry drop. Frogadier jeszcze lepszy i jest chociaż Victini i EX, więc mamy jakikolwiek dropik. Co prawda jest to zwykły EX-ik, ale no co, mogę pochwalić, że jest to ładna karta. W sensie, no jest to ładna karta, niekoniecznie grywalna, ale ładna. Na razie mamy co booster downgrade, w sensie tych dropowych, ale mamy jeszcze dwa luźne boostery Obsidian Flames. Pójdźmy najpierw od Tyrka. Tak, a w ogóle chciałem wam powiedzieć kapkę o tej Rice, co ją wydropiliśmy, tej tutaj. Rika jest, przyznam, że trenerką, która ma chyba tyle samo wrogów, co fanów. Znaczy ma nietypowy design jak na pokemonową kobietę, mam wrażenie, bo to raczej podkreślano walory poszczególnych trenerek. Tutaj nie. Przyznam, że jak sam przechodziłem grę, miałem wątpliwości i mamy Rewa, Vrooma i X. Więc były co do tego kontrowersje, ale ja na przykład bardzo design Riki lubię. A co ważniejsze dla mnie, Rika jest po prostu bardzo fajną postacią, kiedy przechodzimy Pokémon Scarlet i Violet. W sensie jest bardzo pomocna, jest po prostu miła, a to się nie zawsze też w Pokémonach zdarza. Mamy teraz zwykłego Full Arta i Exa. Kurde, dobrze ten Obsidian dropi. Dużo lepiej niż kiedyś, mam wrażenie. Okej. Także takie jest moje zdanie na temat Riki. Możecie się z nim nie zgadzać. Trudno, zdania nie zmienię. Możecie podzielić w komentarzach, jakby, jakie wy macie zdanie na temat Riki. No. Co? Last Pack Magic. Ostatni booster. Scyther jest pierwszym reversem. To jest ostatnia szansa, żeby pojawiło się tu jakiś Illustration Rare. Belsum. Co? Ostatni booster. Entei Holo. Ale i tak, 4 dropy, z czego z Riki jestem naprawdę, naprawdę bardzo zadowolony. Dajcie znać, jak wam dropią takie pojedyncze blisterki, czy podwójne, czy potrójne, podwójnych nie ma. Potrójne blisterki. I co? Do zobaczenia następnym razem. Wpadajcie do Booster Pointa po jakieś karcioszki. I co? Cześć!